Attention, here comes Adonis. Moje wielkie walki, witam serdecznie. Janusz Pindera, proszę Państwa, dziś wybrałem dwa pojedynki Darka Michalczewskiego z Graziano Rokidziani, nieżyjącym już Rokim, który zginął w wypadku samochodowym, potrącony przez samochód we Włoszech 2 lata temu. Były to naprawdę dwa znaczące pojedynki w świecie boksu, w świecie kategorii półciężkiej. Pierwszy w Hamburgu w 1996 roku, drugi w 2000 roku w Hanowerze, no ale co, będę sam o tym mówił. Jest Darek Michalczewski, główny bohater tych wydarzeń, a więc z nim o tym porozmawiamy. Cześć, Darek. Halo? Halo, Dariusz? Witam. Witam. Cześć, cześć. No widzę, że takie podobne problemy kiedyś miałem z łączeniem, kiedy komentowałem twój pojedynek z Armentą w Düsseldorfie i dopiero się połączyliśmy na trzecią rundę, a ty w tej trzeciej rundzie znokautowałeś Meksykanina. Zdążyłem wtedy, a ty się na szczęście nie pośpieszyłeś. Pamiętasz tą walkę? Pamiętam, ale z Armentą to nie była trzecia chyba, to było później. Ale to jeżeli później, zaraz powiem ci, ja to za chwilę sprawdzę, ale w tym momencie pogadajmy o tych walkach z Rokidzianim. Skąd się wziął w ogóle pomysł, żeby ten pierwszy pojedynek z Rokidzianim zorganizować na stadionie São Paulo? Było strasznie gorąco, to był lipiec, a czy sierpień. Tak, ale nikt tego nie wiedział, że będzie tak gorąco i ja nie miałem w tym żadnego wkładu. Ja po prostu, Cole powiedział, że boksujemy Rokidzianiego, boksujemy na stadionie na São Paulo i resztę mnie nie interesowało. Chciałem, wyhandlowałem kasę i wszystko. Co do Armenty, miałeś rację, 5. runda. Jest dobrą masz pamięć. To tak samo jak z brydżystami się rozmawia, z szachistami. Z zawodnikami sportu walki to bywa różnie, bo czasami tej pamięci za dobrej nie mają, ale to już raz udowodniłeś tutaj Przemkowi Salecie, kiedy się spierał, że walka była w sobotę, a była w piątek z Hillem, że to ty masz rację. Powiedz mi tak, kiedy ty w ogóle po raz pierwszy poznałeś Rokiego, kiedy po raz pierwszy go zobaczyłeś, bo gdzieś przeczytałem, że on też trenował w tym klubie Rice. Nie, ja pierwszy raz poznałem Graziano. To był 93 rok, on boksował Mistrzostwo Europy z Alex Blanchard, gdzie miał strasznie zapuchnięte oko i tam jeszcze, mimo to, że tam było tak bardzo, bardzo na minimalnie, to wygrał tą walkę przez knockout. Właśnie, i jak go wtedy oceniałeś jako pięściarza? Mańkut, wysoki? Tak, dla mnie on był wspaniałym zawodnikiem, był takim przykładem trochę dla mnie, jeżeli chodzi o serce, o taką charyzmę i tak dalej, tam wszyscy się z nim liczyli, a on był bardzo takim no, twardzielem. Ty tytuł mistrzowski zdobyłeś wygrywając z Leoncerem Barberem w 1994 roku we wrześniu. Tu mamy sierpień 96, a więc prawie 2 lata. Już tych kilka obron się nazbierało. Ostatnią walkę poprzedzającą pojedynek z Rokidzianim stoczyłeś z Francuzem Christophem Girard i to wcale nie był łatwy pojedynek. Tak, to był słaby, jedna chyba z moich gorszych walk, mi się wydaje, z Christophem Girardem, ta pierwsza walka. Chociaż ja to wygrałem na punkty, wydrapałem takie zwycięstwo wypracowane bardzo mocno przeze mnie. To było w Kolonii, z tego co pamiętam. A powiedz mi, bo ta walka z Rokidzianim w Hamburgu, ty broniłeś tam tytułu mistrzowskiego organizacji WBO, no on też był w pewnym sensie legendą, bo przecież był trzecim niemieckim pięściarzem, który został zawodowym mistrzem świata po Maxie Schmelingu i twoim byłym trenerze Erhardzie Dagge. Zainteresowanie było ogromne, ty byłeś już postacią znaczącą w Hamburgu, a mimo to publiczność była po jego stronie. Tak, to był dla mnie wielki szok. To był dla mnie wielki szok, ale też dlatego, z tego względu, że ja byłem tam słabo skoncentrowany. Ja zachłysnąłem się trochę tymi sukcesami swoimi i trochę tańczyłem na paru weselach naraz. Prywatne życie moje do końca życia tak się nie układało. I to znaczy układało się, tylko ja byłem trochę latawcem takim. Ja sobie tego wszystkiego nie pogadałem, bo tak jak mówię, tańczyłem na paru weselach naraz. I dziewczyny, i to, i tamto, imprezy. Było tego tak po prostu za dużo. Nie byłem takim... Ta walka pierwsza z Rokim mnie naprawdę sprowadziła mocno na ziemię.
Tak, powiedziałeś w jednym z wywiadów, tam w swojej książce również, że byłeś do tego pojedynku może nie tyle słabo przygotowany, ale słabo, źle skoncentrowany i to nie była twoja dobra walka, mówiąc krótko. Tak, ja po prostu dostałem szoku, że ja stoję w ringu, na tyle byłem skoncentrowany. I czułem się taki jakby zaospały, zaspany, w ogóle jakby też ta sprawa, zapomnieliśmy pasa, Krzysiek jechał z policyjnym samochodem po pas mistrzowski do domu, Doroty nie było, gdzieś tam pukał do drzwi, po oknach, gdzieś cały czas byli z nim na telefonie, a to mi się naturalnie, to mi się też, czułem, że coś jest nie tak i tak dalej, ale ja tam byłem w tej walce, tak jak mówię, słaba ta z mojej strony ta walka była. Mówisz, że Doroty nie było. Dorota siedziała w pierwszym rzędzie, tak jak pisałeś w książce, tak? Podczas tej walki. Nie słyszę. Mówię, że Dorota była na walce wtedy. Halo, halo? Nie słyszę. Mamy problem. O, teraz jest. Tak, okej. Okay. Mówię, że Dorota była na walce. Pisałeś, że była w pierwszym rzędzie. Siedziała. Tak, to w ogóle tak nie miało być. To w ogóle tak nie miało być, tym bardziej, że tam była jeszcze jedna osoba, której też w sumie nie miało być. I to było też, to była długa rozmowa, może nie na komentowanie walki, ale miałem wtedy problem trochę z kobietami też, swoją miłością i była Dorota i taka moja dobra koleżanka jeszcze. I ja to wszystko w sumie widziałem. Ja po prostu byłem w tej walce naprawdę słabo skoncentrowany. Ładnie to określiłeś, moja dobra koleżanka, ale w książce piszesz dosyć dokładnie, o co chodziło. Także ktoś, a myślę, że dużo ludzi tą książkę przeczytało, to doskonale wie, o co chodzi. Ja tylko powiem, że jeżeli mówimy o tej bardzo sympatycznej pani, dziewczynie, to ja byłem tym, który w 1994 roku załatwiałem u ciebie dla niej bilet, bo tak się złożyło. Znasz chyba historię. Jacek Lisowski, nieżyjący dziennikarz z Super Expressu, poprosił mnie, ponieważ mówi, znasz Darka, czy mógłbyś jakoś załatwić jeden bilet. Mam tutaj taką strasznie fajną koleżankę, która chciałaby bardzo tą walkę zobaczyć. No ja zadzwoniłem, przecież nie ma problemu, jest bilet już przed wejściem, można odbierać. I tam dopiero ją ja poznałem. A później ona pojechała na bankiet, a ja poszedłem pracować po walce, jeszcze pisać jakiś artykuł i tam się poznaliście. Ale to jest temat jakby na inne opowiadanie. Wracając do samej walki. Czy Rocky ci zaskoczył w tym pojedynku boksem lepszym niż się spodziewałeś? Nie zaskoczył mnie lepszym boksem, ale zaskoczył mnie. Ja biłem te ciosy, one były takie słabe. Ja słabo tam naprawdę, bo ja tą walkę tak, ja w sumie ja atakowałem i tak dalej. Rocky zaskoczył mnie. Mimo to, że wiedziałem, to pod swoją podwójną gardą. Ja się po prostu tam wystrzelałem. Rozumiem, przestrzeliwałeś ten prawy, bo to widać wyraźnie na tej walce. Ja komentowałem ten pojedynek ze studia pod Krakowem, studia telewizji Wisła. Przez chwilę działała taka telewizja z Jurkiem Kulejem. Pamiętam doskonale, bo przyleciałem wtedy z Igrzysk Olimpijskich z Atlanty, to było po Igrzyskach i za chwilę leciałem na Paralimpiadę, gdzie robiłem film dokumentalny o Paralimpiadzie. Natomiast wtedy na 3 dni do Polski przyleciałem. Tam nawet nie wiem, czy wiesz, że na tej gali walczył również Marek Piotrowski, słynny polski kickbokser w Hamburgu na tej właśnie gali na San Pauli. Wygrał z Amerykaninem Smithem. Tak, przypominam sobie coś. Tak. Marek był naprawdę świetny. Ja w ogóle Marka walki to oglądałem dopiero teraz niedawno, jego wszystkie z kickboxingu i dla mnie to jest naprawdę był ewenement sportu walki. Dla mnie ja jestem mile rozczarowany. Naprawdę dobrze, że to poruszyłeś, bo ja dopiero od niedawna teraz zacząłem oglądać jego walki. No on był killerem normalnie, także wiem, że Marek też rzeczywiście pamiętam boksował na tej gali. Tak, ale on boksował nie tylko na jednej mojej gali, on boksował jeszcze na innej chyba też, na którejś z innych gal moich. Tak. On w ogóle stoczył 21 zawodowych walk, wszystkie wygrał, a później z powodu choroby musiał zakończyć karierę. Teraz właśnie oglądamy, ty tego nie widzisz, oglądamy ten pierwszy pojedynek. Widzimy, jak się tutaj denerwuje partnerka, nie wiem, że była wtedy już żoną Rockiego, Christina. Tak. I bardzo mocno przeżywa ten pojedynek, bez przerwy realizator ją pokazuje. Ty miałeś w swoim narożniku wtedy Chucka Talami i Fritza Zdunka. To tym, który głównym, który udzielał rad, był Chuck Talami, prawda?
Tak, wtedy był to też duży konflikt dla mnie, bo ja mówię, mieć lepiej mieć jednego średniego trenera niż dwóch dobrych. Po tej walce z Rociganiem Talami musiał odejść. I to była też moja decyzja, dlatego że po prostu oni się kłócili, do jakiej muzyki mam grać, o tak. I każdy miał inne zdanie co do tego zapewne. Specjalnie, oni chcieli dla siebie dobrze, oni chcieli dla mnie dobrze, chcieli tak powiedzieć, żeby ich racja była po ich stronie. I to był też wielki, wielki błąd, który ja wtedy zrobiłem, że to dopuściłem do tego, ale też trochę ciała dał kol też, że on tych dwóch trenerów dał mi razem do treningu. Tak, być może myślał, że jeszcze Fritz ma troszkę za mało doświadczenia międzynarodowe, jeśli chodzi o walki zawodowe. Talami stał kiedyś w narożniku Muhammada Ali i tak dalej, i tak dalej. Tak to wyglądało. Ale sam jak kiedyś opowiadałeś w jednym z wywiadów, to najlepiej się czuł, kiedy ustawiał się dobrze do kamer, do zdjęć Chuck Talami. Tak, Chuck był dobrym trenerem, ale takim dobrym trenerem wprowadzenia tej amerykańskiej, z amerykańskiego stylu, a w sumie nie można kogoś przestawiać, a Fritz szlifował moje dobre strony i to było właśnie bardzo dobre dla mnie. Darek, właśnie teraz oglądamy ten cios po komendzie stop. Ewidentnie lewy sierpowy pada po komendzie, to opuściłeś już gardę. Dostałeś bombę i teraz już wisisz na linach. No, tych pytań na pewno przez lata całe było wielu. Ci, którzy no jakby tutaj wietrzyli jakąś teorię spiskową, twierdzili, że po prostu tutaj trochę przeaktorzyłeś, stąd te Schauspiele później po latach, ale to tylko w Berlinie, o ile pamiętam, nigdzie indziej. Natomiast ty w tej książce wyraźnie mówisz, że no to było uderzenie, które odebrało ci naprawdę w tym pojedynku świadomość. No, ale nie byłem w stanie boksować dalej. Nawet jak chciał mocno, to i tak zaraz mnie Rociganie znokautował. Także to było takie półświadome zostanie na dole. Tam jest był taki fragment, widziałem wtedy też tylko w telewizji. O, teraz oglądamy jeszcze raz, ty bijesz, przestrzeliłeś lewym sierpowym. Jesteście tutaj w klinczu, on bije jakiś cios, próbuje się z tego klinczu wyrwać. Tutaj bardzo wolno reaguje sędzia, ten duży, gruby sędzia amerykański O'Neill, który ważył chyba tyle, co razem. On późno zareagował, to też inna sprawa. Ja wiem, tylko że on powiedział stop, ewidentny stop. No, faul to był nie czy w przód, czy w tył, to nie ma, nawet nie ma co tej spekulować. To nie ma dyskusji. A powiedz mi, jak czy pamiętasz, co wtedy, bo tam żeście wymieniali, tam podszedłeś do Graziano, później były co, objęliście się, jak reagował sam Rocky? No, on do mnie nie miał pretensji żadnych, on miał pretensji do sędziego. Bardziej Ralph reagował, tam krzyczał, jego brat? Ja nawet tego nie pamiętam dokładnie, tylko wiem, że Graziano miał bardziej pretensje do sędziego, do tych, co to organizowali i tak dalej, a nie do mnie. Ty tam zresztą później bardzo elegancko podnosiłeś mu ręce do góry, nawet wziąłeś go w pewnym momencie, podniosłeś do góry. No było dużo takich, powiedziałbym, serdeczności. Sędziowie też w pewnym momencie nie bardzo wiedzieli z tym zrobić, bo przecież jeśli sprawa była ewidentna, powinni od razu ogłosić zwycięstwo przez dyskwalifikację. Oni wtedy orzekli jakiś naprawdę idiotyczny, techniczny remis. A później dosyć szybko się okazało, że Graziano jest złapany na środku niedozwolonym, czyli na efedrynie. No tak, tylko że oni to dopiero stwierdzili, ten doping Graziano stwierdzili po tym, jak już minął ten okres, gdzie można było to zrobić. Także Graziano był na dopingu i nie był, bo niemiecki związek bokserski za późno to ogłosił, za późno to sprawdził tą próbkę i to już był taki w sumie ten test nieważny. Mm-hmm. Ty powiedziałeś po tej walce mądre rzeczy, znaczy ciekawe historie. Powiedziałeś, że ta walka z Rocky Gianim cię wiele nauczyła, wiele zrozumiałeś i być może gdyby nie to, co się wtedy wydarzyło, nie byłbyś tak długo mistrzem świata, bo byłeś 9 lat, 12 lat byłeś niepokonany. Nabrałem pokory po tej walce. Nabrałem pokory, że musiałem trochę uporządkować swoje życie prywatne i swoje też zachowanie poza treningiem, poza halą treningową. I to bez tego nie ma nic. To nie jest tylko być na sali i dobrze trenować. To jest rano wstajesz z tą myślą i się kładziesz spać z myślą. A w tamtym czasie to tak raczej o innych rzeczach myślałem, a na trening wchodziłem, tak samo trenowałem,
ale już tej koncentracji takiej w całości absolutnie nie było. I tak nie można, tak być mistrzem świata nie da rady po prostu. Ale rzuciłeś też taką wątpliwość, że nikogo nie oskarżasz, bo nikogo nie załapałeś za rękę, ale czułeś się tak fatalnie, że być może ktoś ci czegoś dosypał do jakiegoś płynu. To znaczy, ja tak później z biegiem czasu, ja byłem taki bardzo ospały. Nie? Ja nie sprawdziłem ani swojej butelki, ja nie sprawdziłem, nawet nie miałem ani dopingowych, znaczy dopingową kontrolę miałem, ale doping kontrolę to jest po jakieś inne środki tam się szuka, a nie szuka się tych środków, które spowalniają raczej, o tak. Mm-hmm. Podobno, no i później na ten, dlaczego tak, czy od razu mówiło się wtedy o rewanżu, czy nie? Z Rokim? Ja już powiem ci dokładnie, tego naprawdę tak nie pamiętam, czy to od razu było, czy to od razu się krzyczało o rewanżu, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale on tam się odgrażał i tak dalej. Ja nie wiem, czy Grace chciał w ogóle ten on na początku nie był przekonany do rewanżu. No właśnie, później ty miałeś serię naprawdę znakomitych pojedynków, bo z tym nie zawodnikiem, z którym się niewygodnie boksowało, czyli z Christophem Gira wygrałeś przed czasem. Znakomita walka z Virgilem Hillem i 3 mistrzowskie tytuły. Później kolejne zwycięstwa, później już zwycięstwa przed czasem. Nicky Piper, Darren Zener, Andrea Maggi, Mark Prince. Tak, sprint, świetna walka. Muslim Biarsłanow, Montel Griffin. No i rewanż. Kwiecień 2000 roku, Preussack Arena w Hanowerze. Rewanż z Graziano Rokidziani. Nie ukrywam, że ta walka rozpaliła wtedy chyba całe Niemcy. Ja pamiętam, ja tej walki nie komentowałem, pisałem dla Rzeczpospolitej. Lecieliśmy jednym samolotem z Jankiem Borysewiczem z Lady Punk. No i pamiętam później tę atmosferę, bo siedziałem w takim gronie, gdzie wokół było mnie dużo niemieckich kibiców. No oni szaleli. Po każdym ciosie właściwie Rokiego to wstawali z miejsc i krzyczeli. Także no tutaj chyba ta na pewno część publiczności była za Rokiem i bardzo była przekonana, że wygra ten pojedynek, a ty tam go po prostu stłamsiłeś, zmusiłeś po raz pierwszy do poddania. To mi trochę przypominało historię walki Rogera, raczej Raya Sugara Leonarda rewanżowej z Duranem, z Roberto Duranem, kiedy powiedział no mas, nie chcę więcej. Tu powiedział Izbin Sad, czyli też mam dość, prawda, w pewnym momencie. To znaczy, to ja to wszystko przeżyłem bardzo świadomie. Ta przygotowania były super. Ja miałem takich bardzo brutalnych sparring partnerów, takich jak Graziano, tak jak Rocky, co idą do przodu. Ja ich tak podolelałem, że czasami aż mówię, kurde, za przeproszeniem, puszczali takie bąki, że ciężko by było mi wytrzymać. Nie? Właśnie oglądamy, jak tutaj się prezentujecie. Trzeba przyznać, że obaj byliście naprawdę, no fizycznie wyglądało to znakomicie. Rocky już nie był najmłodszy. Ty miałeś bilans znakomity, 41-0. On miał za sobą 3 porażki, jedną z Eubankiem i 2 z Henrym Maskę. Ale z Maskę biedną walkę to tak naprawdę wygrał. To oczywiście jeszcze było przed tą pierwszą waszą walką. Ale tutaj przyjąłeś taktykę, wydawało się no taką troszkę dziwną. On sam mówił o tym, że się nie spodziewał takiej taktyki. No zacząłeś z nim walkę i do końca z bliska podwójna garda i bomby, dużo bomb na korpus. Ja byłem lepszym od niego, jeżeli chodzi o boksersko. Ja byłem o wiele lepszy niż Graziano. Tylko że Graziano był taki naprawdę brutalny, brutalny, prosty styl, podwójna garda i te mocne, takie podbródkowe, mocne sierpy i tak dalej. Ale ja byłem tak przygotowany do tej walki, tak skoncentrowany już po tych walkach, tak jak mówiłeś, co wyliczałeś, te walki z Virgilem Hillem, ale wcześniej też rewanż z Christophem Gerardem i tak dalej. Ja byłem tak w tych walkach już, ja byłem kompletnym zawodnikiem. Graziano tam nie mógł mieć żadnych szans, tym bardziej jeszcze zbiłem go jego bronią. W jego stylu go zbiłem, bo on tak po prostu boksował kiedyś, a ja stanąłem z nim głowa w głowę i mu po prostu te podbródkowe waliłem i ten lewy z dołu, lewy na wątrobę, no to było tam naprawdę jak książkowo, tak powiedzmy, tak. Tak, i to muszę przyznać, że widok takiego dumnego, bo sam kiedyś o nim mówiłeś, że to jest taki chłopak, no łobuziak taką pełną gębą, ale jednocześnie przy tym bardzo dumny facet. Tak, on miał taką głupią dumę, to się mówi dumę stolz po niemiecku. On miał taką głupią dumę, że on się obrażał, no on czasami gryzł rękę, co daje jeść.
Dlatego Graziano też no, często miał problemy z tą kasą, z tym wszystkim, że nie potrafił wyhandlować. Nawet jak wracaliśmy gdzieś taką anegdotę, ci opowiem, w 2007 roku przyjechał do mnie przyjechał w Timmendorfie koło Hamburga, przyjechał do mnie, czy nie chciał, daj mi jeszcze zarobić, mówi do mnie. No i ja wziąłem od tych organizatorów po 100 tysięcy euro za miesiąc przygotowań. No tam zarobiłem te 400, po 4 miesiącach oni się zmyli i o śladu po walce nie było. I teraz ostatnio, jak przed jego śmiercią, krótko siedzieliśmy w Monachium, ja mówię, kurde, Graziano, że do tej walki wtedy nie doszło. Ja mówię, ja chociaż 400 zarobiłem, mówię, uj. Kurde, mówi, ja nic nie dostałem. Ja mówię, Graziano, to ty organizowałeś, ja mówię. Słuchaj, a ty się, Darek, a ty się orientujesz, czy, bo on wygrał ten proces z organizacją WBC, która tam się bardzo nieelegancko zachowała, wygrał 31 milionów dolarów, ale podobno niewiele z tego otrzymał, kilka milionów tylko, tak? Ja nawet nie wiem, czy on kilka milionów dostał. Nie jestem zorientowany, nie na tyle, że ja myślę, że on nawet nie dostał tam, jeżeli on dostał z półtorej, to może tylko, że on miał w takiej fazie już, że to mu wszystko i tak pozabierali. Graziano miał zawsze problem z prawem, z podatkami, no mówię, on był taki łobuziak, tylko on nie był złym chłopakiem, on nie był jakiś brutalny tam, że w życiu i tak dalej, on po prostu był taki głupia duma, no. I to go naprawdę obrażał się na tych ludzi, co z nimi kasę robi. A powiedz mi, czy po tej drugiej walce w Hanowerze, której się poddał, też do ciebie po walce, bo już tego nie pamiętam, z konferencji prasowej, też mówił, że jesteś głupi Polak, jak po pierwszej? Tak, on mówi, dzisiaj lepiej boksowałeś, ale i tak jesteś głupi Polak. Ale to już było tak pół żartem, pół serio. Ja mu w ogóle nie brałem tego pod uwagę, on to bardziej to dla show zrobił, tylko my mieliśmy do siebie wielki respekt i nie byliśmy, to nie było to, co robiliśmy na tych konferencjach prasowych, to nie był show, to było kurde prawdziwe, naprawdę takie ostro i tak dalej, ale my się też super respektowaliśmy prywatnie też. Później poszliśmy akurat nie na tej walce, bo ja tam miałem co do roboty z chłopakami swoimi i tak dalej, żeby to balować i to ten, ale później spotykaliśmy się często powiedzmy parę razy w roku, gdzieś tam na imprezach i tak dalej. Razem też żeśmy niejedną whisky wypili. Rozumiem. Kilka lat przed jego tragiczną śmiercią, w 2014 roku, byliście uczestnikami takiego programu u Karla Lanza bodajże. Ja tam był taki komentator, Uli Potowski był, ty byłeś i był Rocky. I tam widziałem, że no, taka serdeczna była atmosfera między wami. Tak, tak. Nie, my się tam kolegowaliśmy, mieliśmy z niejednego pieca mieliśmy chleb i byliśmy na tych samych falach, odbieraliśmy pod tym względem. Tam nie było nas nigdy, pewnie on miał jakiś inny styl, ja miałem inny styl, ale ogólnie wiedzieliśmy, co to jest życie. Powiedz mi, bo te dwie twoje walki, o ile wiem, to organizatorem był chyba Andrzej Grajewski, prawda? Na pewno w Hanowerze. Tak, tak, ale mówił też, że tą pierwszą też, ale to do, no to w tym momencie... Dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że na pewno w Hanowerze Andrzej robił moje prawie... W Hanowerze boksowałem chyba 4 razy, także w Hanowerze były wszystkie Andrzej, ale Andrzej też robił chyba w Oberhausen, robił Andrzej, z tego co pamiętam. Dokładnie nie byłem tak wtajemniczony, znaczy nie byłem wtajemniczony, może byłem, wiedziałem, ale nie pamiętam dokładnie. Jeśli chodzi o trenerów, to najdłużej pracowałeś z Fritzem, z Dunkiem. Natomiast początkowo to ta selekcja z twojej strony była ostra, bo najpierw, prawda, był, już mówię o karierze zawodowej, to był Wujek, prawda, później był Erhard Dagge, drugi niemiecki mistrz świata, bo pierwszym był Max Schmeling przed wojną, później właśnie Chuck Talamy, później doszedł Fritz Dunek i Fritz Dunek został. Rozumiem z tego, że Fritz ci najbardziej odpowiadał. Tak, to znaczy mój wujek też był świetnym trenerem, Józek Baranowski był naprawdę wspaniałym trenerem, tylko że dla mnie to nie chciał się, on by był od początku do końca ze mną w narożniku, nawet jako drugi trener, bo to była moja podpora psychiczna i tak dalej, taka moja ostoja, dzięki niemu też zacząłem boksować, ale no też miał taki trochę głupią dumę taką trochę. I dlatego było takie, musiałem postawić, albo zostaję z nim na dole, albo idę do góry sam. I tak samo później Zekarda, jak zostawiłem, albo zostaję z Zekardem na dole, albo idę do góry sam.
I tak samo z Chuckiem Talami. Fryc był do odstrzału też na koniec, bo Fryc już turnował z Kliczkami, a na ostatnią walkę, pierwszą, co przegrałem 409, boksowałem z Gonzalesem. To się przygotowałem w Zakopanem, na przykład byłem sam z Krzyśkiem Buszem i Fryc tak nie miał czasu niby, albo był tam gdzieś u Kliczki i tak dalej. Ja wtedy powinienem zareagować, ale to już po prostu było trochę późno, dlatego że już byłem doświadczonym zawodnikiem, ale tej opieki mi trochę brakowało. Później to po prostu, no, tej walki akurat nie przegrałem moim zdaniem, ale nie byłem tak dobry z takimi, że zawodnikami jak Gonzalez wygrywałem, powinienem wygrać przed czasem. Z tej trójki znanych niemieckich pięściarzy, a więc w tych kategoriach, twoich kategoriach, Graziano Rokidziani, Henry Maskę oraz Svenotkę, no bo Svenotkę wprawdzie mistrzem zawodowym był w wadze super średniej, ale generalnie w półciężkiej też jako amator boksował i kiedyś nawet się chyba spotkaliście w lidze tam niemieckiej. O ile pamiętam, walczyłeś jednym i to dwukrotnie wygrywając Rokidzianim. Jak oceniasz tych Maskego i Otkę? Szkoda, że nie doszło może do tych pojedynków, bo to też zainteresowanie byłoby ogromne na pewno. Tak, myślę, że i Otkę, i Maskę byli bardzo, bardzo, bardzo niewygodni. Oni byli takimi, to było to amatorstwo przerobione na zawodowstwo, bo Grace to był taki typowy zawodowiec. Tak, podpisał wcześniej kontrakt, bardzo wcześniej, tak. A ja w sumie miałem ten styl taki bardzo agresywny i taki mocny, taki też w sumie bardziej zawodowy, chociaż co to znaczy zawodowy? Sukces się liczy, tak, a nie czy zawodowo, czy amatorsko. Nie ma o czym mówić. Maskę był świetnym pięściarzem i tak dalej. Maskę i Otkę zrobili ten styl taki amatorski, na zawodostwo przynieśli i tak oni po prostu boksowali nie do końca spektakularnie, niewystarczająco spektakularnie dla publiczności. Tak, zobacz, Maskę miał fantastyczne warunki, 190 centymetrów. Mańkut, no Graziano też był wysoki, tam podają różne dane, jedni 185, inni 188. Wydaje mi się, że on nie miał 188 centymetrów, bo on był minimalnie od ciebie wyższy. Wyższy ode mnie, tak. Ja mam 4, on miał pewnie 6, może 7. No właśnie, ale miał dużo większy zasięg. Ty masz niewielki zasięg, 178, tak przynajmniej takie są dane, ale jak widać, to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Absolutnie nie ma żadnego znaczenia, bo nie wiem, czy pamiętasz, że ja wygrałem w finale Mistrzostw Europy Amatorów. Pamiętam, no byłem przecież z tym Holendrem, z Wezerinen. Tak, 2 metry wzrostu i to nie ma nic wspólnego. Liczy się wyczucie dystansu, oczko się liczy, a nie zasiąg ramion. Jest tam, gdzieś tam może się przydać, ale może też być w ogóle, to trzeba potrafić wykorzystać, o tak. I te krótkie ręce, i te długie ręce. Jasne. Jak ty byś określił dzisiaj po latach siebie samego? Jakim Dariusz Michalczewski w swoim najlepszym okresie był pięściarzem? Ja myślę w ten 97, 8, 9, 2000 do 2002 nie było dla mnie lepszego, nie byłoby dla mnie bata, o tak. To były te walki takie od Hilla począwszy, na Marku Princu, skończywszy w Braunschweigu wtedy, gdzie byłem naprawdę w takiej formie. Z Hallem. Z Richardem Hallem, tak. No i po Marka Princa i tak dalej. To byłem świadomy, w sumie zacząłem boksować świadomie od Marka Princa. Nawet z Virgilem Hillem nie byłem tak świadomym zawodnikiem. To było takie wszystko wyuczone. Na tak prawie, ale pierwszą walkę taką świadomo zabok, która mi największą przyjemność sprawiła, to była walka z Markiem Princem w 98 roku właśnie w Braunschweigu. Ale sam, zgadza się, ale sam kiedyś powiedziałeś, nie byłem może wybitnym technikiem, ale byłem takim, no, nieprzyjemnym dla rywali zakapiorem. Ja myślę, że to jest tak, jedna odpowiedź. Ja miałem dwie lewe ręce, jak moja mama mówi, jedną bardzo dobrą. Ale generalnie nie jesteś, ale generalnie mańkutem nie byłeś. Nie, ja wszystko robię prawo, ale ja wszyscy byli przygotowani od początku. Ja sobie tak to ułożyłem, sam sobie ułożyłem od małego, pewnie polska szkoła boksu i tak dalej. Ja trenowałem z wszystkimi naszymi wielkimi panami. Nie chcę wymieniać, żebym kogoś nie zapomniał. Z wszystkimi naszymi największymi mistrzami olimpijskimi i tak dalej. Miałem możliwość trenowania z nimi, zresztą ty byłeś też, to widziałeś, z wszystkimi, od Pietrzykowskiego, Kuleja, Drogosza, Walaska,
zacząłem wymieniać, przepraszam bardzo, może mi przypomnisz, ale... No dalej, wszyscy... jak byliśmy na zgrupowaniu juniorów w 86 roku w Giżycku, się ścigaliśmy na kajakach, tam Gołota był wtedy najlepszy, ale ty byłeś trzeci za Żmijanem, pamiętam jak dzisiaj, to przecież tam jednym z tenerów oprócz Czesia Ptaka był Leszek Drogosz, czarodziej ringu. No tak, no ja mówię, ja miałem taką przyjemność, takie oferta, takie szczęście, że mogłem z tymi właśnie największymi moimi idolami, oni pokazywali mi lewy, oni prosty, zajstep, unik. Ja się od tych ludzi uczyłem tego. Ale tak kto cię nauczył tego lewego prostego tak naprawdę? Ja myślę, że jednak mimo wszystko to był Ryszard Broniś. Ten podwójny lewy, to jednak on to zawsze nauczył się, ale Broniś mnie zawsze ten lewy prosty, lewy sierp, podwójny prosty. Ja wiem, że Ryszard Broniś to był takim naprawdę, no takim, no on był tym twórcą tego lewego. To tylko żałować, że nie doszło do twojej walki z Royem Jonesem Juniorem. No teraz boksuję z Tysonem, to nie, no, fajnie, że mogę jeszcze zarobić trochę parę groszy, myślę, że fajna sprawa. Nie oczekuję za bardzo wielkiego boksu od nich, no bo to wiem, że to tak za bardzo, ale fajna taka pokazówka, ja mówię, przy tym kryzysie, który w boksie teraz mamy, myślę, że będzie wielkim sukcesem. A Darek, a taka pokazówka, Dariusz, Michał Czeski, Tomasz Adamek. No trochę młodszy. No tak, ale myślę, wydaje się, że taką największą pokazówką, jaka by interesowała, myślę, że cały świat, to jest moja z Roy Jonesem. No właśnie. I to nawet stoi przed tą walką Roy Jones-Tyson, mimo to, że Tyson jest bardzo znany i tak dalej. Nie ma, mi się wydaje, wszyscy z wszystkimi boksowali, ale Roy Jones nie boksował ze mną nigdy. I ten cały świat na to czeka, cały czas świat o tym mówi. I myślę, że to jest taka walka, która jest największym znakiem zapytania w tej naszej dyscyplinie sportu. Słyszałem, że mocno trenujesz. Tak, jestem już około 8-9 tygodni na treningach, prawie codziennie. Dychę zgubiłem. To teraz ile, koło setki? Jestem teraz poniżej. O, to ładnie, bo widać, że taki ściągnięty jesteś. 9-8, tak, ale jestem codziennie na treningu. I zaczynam się ruszać, tak już zaczynam trochę boksersko się ruszać. Nie mam żadnych nadziei na jakieś boksy i tak dalej, ale ja mówiłem, że ja muszę dostać 10 milionów dolarów. Przepraszam, euro. Za 9,5 też nie wychodzę. Aha. A ja mówię, ciężko będzie pewnie komuś znaleźć takie pieniądze, ale mówię, to jest jedyne, co bym się mógł jeszcze zastanowić może, ale... Ja myślę, że to jest, że fajnie, że ci chłopacy... Nie mam też takiej potrzeby trochę, ja bym musiał mieć trochę głodu, trochę... Musiałbym się jakoś, nie wiem, jakiś bonus dostać z 12, to wtedy mi się może przekonał. Darek, widzę tą koszulkę Rice, przypomina mi to i tobie, przede wszystkim tobie, ale ja też tam bywałem w Rice, stare czasy. Tam przecież też trenował właśnie Rocky Gianni, tam przecież też pojawiali się Masker, René Weller. No w ogóle to całe towarzystwo najlepsze z bokserskiego świata, ale ty tam byłeś osobą, powiedziałbym, chyba numer jeden. Ja byłem jednym z nich, o tak. Ja przyjechałem w 91 roku do Ryce i ja po dwóch tygodniach już byłem tam, byłem członkiem rodziny, także dla mnie to mi się świat otworzył, kurde. Ja kochałem tę atmosferę, ja kochałem tych ludzi, ja byłem dla nich jednym z nich, z Hanem, z tym całym szefem, właścicielem, to byliśmy, no, ja mówię, jak ja boksowałem Wachen i wracałem 5 godzin z Wachen do Hamburga, to wszyscy czekali na mnie. Już tam byli na stolikach, spali i tak dalej, ja wchodziłem, to jakby się światło zapalili, wszyscy tańczyli i od razu było wszystko tak jakby światło zapalili. Jak pamiętam, mi opowiadałeś, że Hane, były pięściarz NRD wagi ciężkiej, zaczynał dzień od butelki whisky, a później jak przychodziło do sparingu, to wszystkich lał, tylko że ty byłeś pierwszym, któremu się postawiłeś. Nie, no tak, Hane, panem, bo to już ja byłem zawodowcem, no Hane tych wszystkich tam swoich kolegów, no tak rzeczywiście, naprawdę, oni sparowali razem i to było aż śmieszne trochę, ale bardzo ciekawe, ale to był dla mnie inny świat. Ja tego nie krytykowałem, ja nie krytykowałem też innych zachowań, innych ludzi, bo ja nie jestem od tego, żeby kogoś krytykować. Albo to przyjmujesz, albo to ci się nie podoba, ale trzeba to po prostu respektować. I ja byłem takim człowiekiem, tak samo jak chodzi o wszystkie inne, te rzeczy, których ja po prostu, ja nikogo nie krytykuję, tylko mogę
może mi się podobać albo nie. Powiedz mi, na pewno troszkę teraz stwierdziłeś, bardziej się interesujesz boksem, oglądasz swoje stare walki, ale też zapewne oglądasz trochę polskiego zawodowego boksu. Czy widzisz jakąś taką postać troszkę jaśniejszą, która ma szansę pójść w ślady tych mistrzów? Już nie mówię o tych starych naszych czempionach, takich jak Diablo czy powiedzmy Krzysiek Głowacki, który zresztą też będzie walczył o mistrzowski tytuł jeszcze raz. Mi się podoba bardzo ten chłopak w półciężkiej wadze. On chyba teraz ostatnio boksował. Sęk, tak? To jest Sęk boksował? Nie. Sęk to... Nie. To Sęk teraz Stępień może mówisz. Stępień. Ze Szczecina, tak. Taki wysoki, prawie 1,90 m wzrostu. Z tego chłopaka można było coś zrobić jeszcze. No właśnie. Dobrze prowadzić. Tylko lata lecą. On ma już prawie 3, on ma chyba 30 lat. 30? No. To ale już najwyższy... ma parę walk już pewnie. No tak. Ma całkiem dobra, 11 przed czasem. I kilka takich już dobrych zwycięstw. Taki on jest, on taki dla, ja myślę, że dla niego półtorej roku jest mistrzem świata, jakby go tak dobrze prowadzić. Andrzej Mitrów też bardzo wysoko oceniał jego talent, a więc no dobrze, dobrze wiedzieć. Ja go widziałem parę razy i tak dalej, naprawdę jest dla mnie taki suchotnik, dynamiczny, fajnie dla oka popatrzeć. Fajny chłopak. Taki naprawdę, to jest taki cukiereczek u nas jeszcze z tych wszystkich ostatnich chłopaków, o tak. Darek, strasznie dziękuję za rozmowę. Bardzo fajnie było znowu wspominać stare czasy. Myślę, że będzie jeszcze niejedna okazja. Pozdrawiam i do usłyszenia. Janusz, dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Pozdrowionka. Trzymaj się. Proszę Państwa, no tak, z Darkiem, bo tych walk się troszkę było, tak się składa, że Darka znam jeszcze z czasów juniorskich, jak tutaj wspominałem. Jeździłem na zgrupowania juniorów, na zawody juniorskie, kiedy byli tacy utalentowani ludzie właśnie jak Michał Czeski, jak Jan Dydak nieżyjący już, czy Andrzej Gołota. A później ta cała trójka w 87 roku, mając niespełna 19 lat, została mistrzami Polski seniorów. Darek później królował przez wiele lat na zawodowych ringach. Andrzej Gołota toczył walki cieszące się ogromną popularnością nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych. Jak miałem okazję tam bywać na różnych walkach, to właśnie z każdym zakątku Ameryki wiedziano, kto to jest Andrzej Gołota. Natomiast wracając jeszcze do Rocky Dzianiego, no, to był naprawdę bardzo interesujący chłopak, podobnie zresztą jak jego brat Ralf. Ja ich poznałem w 82 roku, a więc poznałem ich wcześniej niż Darka Michalczewskiego, bo Darka Michalczewskiego poznałem dopiero w 84 albo 85 roku. Natomiast ich w 82 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Schwerinie. I tam niemieccy dziennikarze właśnie już mówili, że pojawili się tacy chłopcy włoskiego pochodzenia, urodzeni w Duisburgu, kilka miesięcy starszy Ralf, który boksował w kategorii półciężkiej, i Graziano, boksujący wtedy w kategorii lekko-średniej do 71 kg. Graziano przegrał dość szybko wtedy w eliminacjach z Christophem Tiozo, starszym bratem Fabrisa Tiozo, ostatniego rywala Darka Michalczewskiego. Christoph Tiozo później został zawodowym mistrzem świata, to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy pięściarz, a ten młody wtedy 17-letni Graziano naprawdę pokazał się w tej walce z bardzo dobrej strony. Natomiast starszy Ralf przegrał w półfinale dopiero z zawodnikiem Związku Radzieckiego Jurijem Wałulinem, a później jako zawodowiec sięgnął po pas w kategorii junior ciężkiej, a więc dwaj bracia, których dzieliło tylko 10 miesięcy, zostali zawodowymi mistrzami świata, tyle że Graziano w dwóch kategoriach, w super średniej i w kategorii półciężkiej. No mówię, taka rywalizacja jak ta Darka Michalczewskiego z Graziano Rocky Dzianim, no to naprawdę jest sól zawodowego boksu. W pierwszej było sporo kontrowersji z uwagi na tą decyzję sędziowską, niezdecydowanie sędziów, którzy wtedy nie potrafili podjąć jakiejś właściwej decyzji. Druga walka już nie pozostawiała najmniejszych dyskusji, kto z tej dwójki jest lepszy, bo Darek wygrał bronią Graziano, zmuszając go do poddania. I to właściwie, jeśli chodzi o Graziano, tych dobre czasy już dla niego się kończyły. Jeszcze bodajże 3 lata później w Stuttgarcie komentowałem jego walkę z Tomasem Ulrichem. Wydawało się Niemcom, że to jest ich wielka nadzieja, no ale później tą wielką nadzieję zgasił Tomek Adamek w 2005 roku w Düsseldorfie, nokautując Ulricha, brązowego medalistę Igrzysk Olimpijskich. A wtedy w Stuttgarcie Ulrich pokonał Graziano Rocky Dzianiego, który zakończył karierę. Darek miał jeszcze kilka
kilka znakomitych walk, między innymi ten rewanż z Holem w Brunswicku, wygraną z Harmonem w Hamburgu. No i później była ta kontrowersyjna, moim zdaniem, bardzo kontrowersyjna porażka z Julio Gonzalesem w Hamburgu. No i ostatnia walka, porażka z Fabricem Tiosą, którego kiedyś pokonał w półfinale Mistrzostw Europy w 1986 roku w Kopenhadze. Mistrzostw Europy, do których przygotowywał się na wspomnianym przeze mnie obozie w Giżycku, na którym też byłem. Proszę Państwa, no o tych starych czasach, szczególnie z udziałem polskich pięściarzy, bo ja Darka traktuję jako polskiego pięściarza, który w Polsce uczył się boksu pod okiem polskich trenerów, do Polski wrócił, później tutaj jeszcze też przecież walczył pod polską flagą i grano mu polskich hymn, teraz mieszka w Gdańsku, wracam najchętniej, bo to też związane jest oczywiście z moimi dziennikarskimi początkami, a później, kiedy dostałem szansę komentowania, to mogłem komentować te naprawdę bardzo ciekawe walki na najwyższym światowym poziomie. To na dzisiaj wszystko. Do usłyszenia.